Czy nieruchomości komercyjne mogą w dzisiejszych czasach istnieć bez PR-u? O tym w dzisiejszej Galaktyce Nieruchomości. A naszym gościem jest Lidia Piekarska-Juszczyk, właścicielka agencji Beyond Public Relations. Cześć Lidka. Cześć Agnieszka, dzień dobry Państwu. PR, ten tajemniczy skrót. Ja myślę, że część osób spoza branży, twojej branży, czyli Public Relations, to tak sobie troszkę kojarzy ten PR z tą zagrywką PR-owską, może z tym stwierdzeniem, że tym się zajmą nasi PR-owcy. A czym ten PR jest w rzeczywistości? No tak, niestety w takiej przestrzeni publicznej bardzo dużo krąży takich niepochlebnych opinii na temat PR-u. Czy PR jest często wykorzystywany właśnie w takim negatywnym, łącznie z takimi negatywnymi skojarzeniami. Natomiast PR to jest samo dobro, to jest transparentna komunikacja. I jakby zaczynając od takiej definicji PR-u, to jest takie długotrwałe, zaplanowane komunikowanie się jakiejś firmy, organizacji, czy nawet osoby ze swoim otoczeniem. Jeśli chodzi właśnie o to otoczenie, to ono jest dosyć szerokie, bo nikt z nas nie żyje w jakiejś szklanej bańce, tylko każdy ma, każda grupa, każda firma, każda organizacja ma jakąś grupę odbiorców. Tak, zwłaszcza dzisiaj jest coraz więcej tych grup, prawda? Tych grup jest coraz więcej i też trzeba pamiętać, że te grupy się dzielą na takie dwie główne podgrupy. Jedna to jest grupa wewnętrzna, bo każda z firm ma jakichś pracowników, więc to jest taka grupa, która też musi być zadbana komunikacyjnie i komunikacją wewnętrzną też zajmują się specjaliści do spraw public relations, ale jest cała, bardzo szeroka też grupa zewnętrzna i to już w zależności od firmy tych grup jest właśnie bardzo wiele. Jeśli mówimy o nieruchomościach, no to te grupy zaczynają się od szeroko pojętego rynku nieruchomości, branży, mediów branżowych, mediów biznesowych, ale też najemców, czy gości jakichś inwestycji, klientów, które ją później odwiedzają. Bo wiadomo, że jeśli mówimy o nieruchomościach mieszkaniowych, no to klientami są jej potencjalni nabywcy, ale jeśli mówimy o jakichś kompleksach wielofunkcyjnych, no to tych klientów jest cała szeroka grupa społeczna. Ale z kolei na etapie nawet budowy takich inwestycji tych grup jest sporo, no bo grupą takiej firmy deweloperskiej jest też podwykonawca, dostawca jakichś produktów, lokalna społeczność, która jest zainteresowana tym, co się dzieje w otoczeniu, więc tym wszystkim zajmuje się PR. Nie ma PR nic wspólnego z żadnymi zagrywkami. Jest bardzo wiele kodeksów etyki PR, które profesjonalizują ten zawód i zawód PR-owca to jest naprawdę ciężka praca. Bardzo przyjemna i bardzo wdzięczna na koniec, ale to jest trudna praca i działania public relations muszą się odbywać w związku z jakimiś normami społecznymi, bo one po prostu nie mogą nikomu robić krzywdy. Więc trzeba brać pod uwagę właśnie chociażby kodeks etyki. I takie kodeksy w polskiej branży public relations też funkcjonują. Istnieją organizacje, które to skodyfikowały i no wiadomo, właśnie, jak trzeba postępować. Z tego, co pamiętam, wy jesteście znowuż w stowarzyszeniu. My jako agencja jesteśmy w stowarzyszeniu Agencji Public Relations i właśnie to stowarzyszenie jest obecnie największym w Polsce stowarzyszeniem, które gromadzi firmy zajmujące się, agencje, które zajmują się komunikacją, ale ja osobiście też jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Public Relations i to stowarzyszenie z kolei gromadzi poszczególne osoby, czyli na przykład ja jako osoba jestem członkiem tego stowarzyszenia, a nie moja firma, bo to jest po prostu dla poszczególnych osób. I też w tych stowarzyszeniach odbywają się różne spotkania, wymiany, dyskusje, jakby PR-owcy cały czas dbają o to, żeby się rozwijać, wymieniać poglądami i też właśnie te etyczne działania propagować, bo to nie tylko polskie kodeksy jakby weryfikują te działania, podpisując umowę z klientami. My też podpisujemy takie umowy, że działamy zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami działania public relations. No właśnie, czyli PR pomaga w komunikacji, we właściwym przekazie tego, co chcemy przekazać. Czyli w zasadzie możecie także mi pomóc w odpowiednim przekazie tego, co chcę przekazać moim odbiorcom. Wspominałaś o tych grupach odbiorców właśnie. Mhm. Czy wy definiujecie te grupy, czy kto to robi? W zasadzie te grupy w dużej mierze są zdefiniowane, ale te grupy zdefiniowane są też często w strategii biznesowej danej firmy, bo wiadomo, że każda firma działa w jakimś otoczeniu biznesowym. No i tak jak powiedziałam, w przypadku nieruchomości to są nabywcy potencjalni tych nieruchomości, to są ich najemcy, to są inwestorzy, którzy właśnie później kupują nieruchomości, ale to jest też właśnie lokalne otoczenie. Jest cała masa tych grup, które się określa. Zazwyczaj firmy robią to w ramach strategii biznesowej, ale w ramach komunikacji, czy działań komunikacji, czy strategii,
strategii PR te grupy docelowe komunikacyjne też się określa, bo zupełnie inaczej komunikuje się do inwestorów, którzy na przykład nabywają daną nieruchomość, a inaczej się komunikuje z lokalną społecznością, która chce się dowiedzieć, co się za płotem tam za dziura kopie. Tak, innymi kanałami, innym językiem, w inny Dokładnie. Sposób, w innych miejscach. Dokładnie. A PR, a marketing? Muszę o to zapytać, bo teraz wiem, jaka jest różnica, ale jeszcze jakiś czas temu nie zdawałam sobie z tego sprawy dokładnie. Często te dwa słowa, czyli PR i marketing, czyli public relations i marketing, są łączone. Jak to jest? Jeśli chodzi o taki poziom definicji, to są zupełnie odrębne jakby dziedziny, nie wiem, no nie nauki, ale jakieś dziedziny zajmowania się tematem. I oczywiście i PR-owcy, i marketingowcy ze sobą współpracują, ale bardzo źle jest, jak się PR podporządkowuje marketingowi. Bo taka najprostsza różnica i tak najprościej zrozumieć, czym się różni marketing od PR-u, to jest właśnie podanie takich nawet źródeł kontaktu. Marketingowca i PR-owca. PR-owiec, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, sobie ma bardzo dużo grup interesariuszy, z którymi musi się komunikować. Marketingowiec, w takim dużym uproszczeniu, ma tą grupę docelową w zasadzie jedną, bo to jest grupa, która podejmuje decyzje zakupowe, bo marketing ma po prostu przynieść efekt sprzedażowy, zakupowy w krótkim terminie, więc takim, w krótkim czasie. Więc takim oczkiem w głowie marketingowca jest po prostu osoba po drugiej stronie, która podejmuje decyzje zakupowe. Kupujący. A z kolei PR-owcy mają troszkę jakby szersze to spektrum działalności i PR nie przekłada się bezpośrednio na sprzedaż. To jest często nasze zapytanie i bolączka, jak rozliczamy się z naszych działań, a czy my sprzedamy dzięki temu wynajmiemy powierzchnię. No to nie do końca tak działa. Jak rozliczacie się w takim razie z waszych działań? Ja sobie zdaję z tego sprawę doskonale, że to nie jest łatwe. W jaki sposób próbujecie to wyjaśnić? Tych sposobów mierzenia efektywności działań public relations jest bardzo dużo i są takie mierniki, które są chętnie przyjmowane przez jednych klientów, drudzy mają nieco inne, ale generalnie wszystko zależy od tej strategii komunikacji, którą na początku się z klientem ustala, bo na początku zawsze podejmując działania z klientem ustalamy, jaki jest cel tej komunikacji i jaki efekt chcemy osiągnąć. Agencje public relations, czy w ogóle jakby firma nie powinna funkcjonować na przykład bez monitoringu mediów. Takie firmy działają w Polsce bardzo dobrze. A co to jest monitoring mediów? Monitoring mediów to jest właśnie sprawdzanie, codzienne sprawdzanie tego, co, jak firma wygląda, co o niej mówią, nie tylko w mediach, albo teraz tych właśnie narzędzi czy kanałów komunikacji mamy bardzo dużo, bo mamy zarówno media tradycyjne, jak i social media, jak i blogi, influencerów, mikroblogerów, różne po prostu bardzo dużo jest osób, które komunikują coś do świata i to wszystko bada monitoring mediów. Codziennie na maila możemy dostać taką liczbę wycinków i powiadomień, co o danej firmie się mówi. I wtedy już wiemy, czy się mówi dobrze, czy się mówi źle. Czy w ogóle się mówi, czy co się powiedziało, czy jak się chce coś zakomunikować, to gdzie się to pojawiło. Więc takim najprostszym miernikiem tych działań jest po prostu monitoring mediów. Oczywiście on jest taki najprostszy i bardzo też ograniczony, bo takim najbardziej wymarzonym miernikiem dla PR-owca to jest taka sytuacja, kiedy jak się zaczyna współpracę z klientem, to on już ma jakiś próg wyjściowy, próg zero, w tym sensie, że on wie, że się mówi, czy nie mówi. Można to też za pomocą różnych badań czy raportów zweryfikować, a po jakiejś zakończonej kampanii PR-owej najlepiej zrobić właśnie takie badanie, czy na przykład opinia na temat danej firmy się zmieniła, albo jak ją ludzie postrzegają, jaki jest jej wizerunek. Bo tak jak powiedziałam, działania PR-owe są długofalowe. Nie da się po prostu zaplanować kampanii PR-owej jednego dnia, a za trzy dni już rozliczać PR-owca z efektów, czy już mój wizerunek jest taki, jak sobie zaplanowaliśmy, że ma być. Ja czasami mówię, że żyjemy w czasach tak zwanej instant gratifications, czyli że musimy już mieć to, co zamawiamy, klik. I masz, a to jest coś, na co musimy poczekać, żeby były rezultaty, tak jak z jakąś roślinką, żeby to wyrosło. Tak, to bardzo dobre jest porównanie. Bardzo często PR-owcy lubią pokazywać na prezentacjach dla klientów, że właśnie ten wizerunek jest od takiego ziarenka, aż po piękne drzewo, które coś symbolizuje. Takim lakmusowym papierkiem tych działań, tak jak powiedziałaś o takich codziennych właśnie instant gratifications, mogą być oczywiście media społecznościowe, bo media społecznościowe są takim narzędziem, które pozwalają na co dzień i na bieżąco weryfikować, jak ci nasi odbiorcy reagują. I tutaj też tych mediów społecznościowych jest całe spektrum. Czyli począwszy od LinkedIna, który jest takim medium bardziej biznesowym, po Facebooka, Instagrama, TikToka i bardziej takie właśnie narzędzia, które są skierowane do młodszych grup odbiorców. No i tu teraz też jest narzędzie i praca dla PR-owca, no bo inaczej się mówi do społeczności biznesowej na LinkedInie. Tam raczej nie mówić takim luźnym językiem, ale z kolei na TikToku robi się różne ciekawe rzeczy, łącznie ze śpiewaniem, mówieniem wierszy i jakimiś ciekawymi performansami i to też jest narzędzie działania PR-owców. PR-owiec po prostu musi dostosować ten przekaz do różnych grup odbiorców, do różnych pokoleń, które mówią różnym językiem.
To tak podsumowując, czy nieruchomości mogą dzisiaj istnieć bez PR-u? No moim zdaniem w ogóle nie ma takiej chyba branży. Jak tak się zastanawiałam, to nie wiem, czy jest taka branża, która może istnieć bez PR-u, bo każda firma działa w jakimś otoczeniu. To otoczenie może być mniejsze lub większe, ale nieruchomości akurat działają w takiej dużej przestrzeni tych grup odbiorców, bo one wpływają też na gospodarkę, na dobrobyt, na zmianę miejsc. One też jakby nieruchomości generują dużo miejsc pracy, zarówno w firmach, które te nieruchomości wznoszą, jak i w wszystkich firmach podwykonawczych. To jest taki duży rynek. Niejako wykluczamy się trochę, jeżeli nie korzystamy z public relations. No tak, tych firm deweloperskich na polskim rynku jest cała masa. To są zarówno polskie firmy, ale też zagraniczne firmy. Jest ich bardzo dużo, tych inwestycji jest coraz więcej i trzeba się jakoś wyróżnić. Każdy deweloper chciałby, żeby o nim mówiono, żeby się jakoś wyróżniał, żeby wiedział, z czym się dana inwestycja kojarzy, więc jakby do tego celu służą działania public relations. Czyli warto w nieruchomościach i nie tylko korzystać ze wsparcia PR-u, który robi rzeczy pozytywne. Tak. Lidia, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. A naszym i Państwa gościem była Lidia Piekarska-Juszczyk, właścicielka agencji Beyond Public Relations. Już teraz zapraszam na kolejny odcinek Galaktyki Nieruchomości, to już za tydzień, w czwartek. Bądźcie Państwo z nami koniecznie.